miejsce drugie albo trzecie. Nagrodą oprócz nagród rzeczowych będzie występ za chwilę w koncercie laureatów. Choć wyśmiewam się swych korzeni, bo spotkasz ludzi, co podrażą drogę świt. Znieś serce nam zło, znajdź drogę przez mrok. Zleć tamy na ten mły, bo błoga mieszka świt. Tego festiwalu. Wielkie brawa dla Julki Bagińskiej! Stary pociąg stoi na szynach, o powrocie już przypomina. I już pan maszysta swoim gwizdkiem zagwizdał, szybciej, szybciej do pociągu odjeżdża. Bo to taki pociąg wesoły, co zawozi dzieci do szkoły. To jest to przeżycie i to wydarzenie, które będzie im towarzyszyć we wspomnieniach i będzie do nich wracać. I to w tym najlepszym znaczeniu tego słowa. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego króla, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotknął, nie zeszli radę. To piękne, że dzieciaki mają taką intuicję, że ci, którzy się na przykład uczą muzyki, śpiewu, wspierają swoim talentem, wiedzą, tych, którym to śpiewanie i muzykowanie gra w sercu i w duszy, a jeszcze nie tak bardzo potrafią jak gdyby je nazwać i przytrzymać ręką i własną fizycznością. Ale przy tym udziale kolegi, przyjaciela na estradzie wychodzą i to są efekty fenomenalne.
wszystkim opiekunom, wszystkim ludziom, którym się chce, bo ludzie dzielą się na tych, którym się chce i którym się nie chce. I tylko ci, którym się chce, popychają ten świat do przodu. Wam się chce i bardzo wam wszystkim za to dziękuję. Koncert dramatu prowadził Artur Bartz. Absolutnie nic.